Nie próbuj nas okłamać, że myjesz tym zęby. Ale dlaczego ją okłamywać? Ja myję sobie zęby po prostu co godzinę. Tu wentylator. Używam Acze też. Słyszałem, że wybiera bardzo dobrze. Jesteś pewien, że to ci się mieści w ustach? Masz jakieś wątpliwości? Spójrz na moje usta, jakie są wielkie. Słuchajcie, to już... No, jakby to powiedzieć... Bez przesady. Najpierw myję różnego rodzaju ruchami, kolistymi i posuwistymi przód, a potem tak pokazać? Pokaż. Oko. Tak tylną część, tylnie zęby. Często nie myję rano. Jak zjadasz śniadanie, to ten zapach z ust się zabija i zamienia się w zapach śniadania. Najpierw myję po lewej stronie górę. Potem myję po prawej stronie górę, potem myję dół po prawej i dół po lewej. Po czym na końcu, to może niektórym się wydać dziwne, ale myję język. Na pewno mogę ci powiedzieć, że od czasu, kiedy myję język, nie miałem więcej dziury ani jednej, oprócz tej, którą mam, ale tą, którą mam od bardzo dawna. Ale się nie powiększa, jest cały czas taka sama. A jak myślisz, skąd się bierze nalot na zębach? Skąd się bierze? Wszystko to jest z brudu. Spojrzałem na nią kiedyś, nie tak dawno temu, i sobie się wydomiłem jej kolor. Zacząłem zastanawiać, jakim cudem ja kupiłem coś tak obrzydliwego. Znane mi to oczywiście z mediów, z tego tak zwanego elektronicznego autorytetu, to znaczy z telewizji. Widziałem tam taki test, to był test z pomidorem i test z jajkiem. A z jajkiem? Że skorupa wymięka, ale w pewnym momencie...